Dzień dobry. Zimny styczniowy poranek nie zwalnia ekipy trenera Jacka Zielińskiego od ciężkiej pracy. Kolejny dzień i kolejny sparing, tym razem z czeską Sigmą Ołomiec. Zawodnicy są już po śniadaniu, dlatego sztab szkoleniowy zdecydował o przedmeczowej aktywacji w postaci spaceru i krótkiego rozciągania. Sparing z czeską Sigmą Ołomiec to świetna okazja, by o nadchodzącego rywala zapytać zawodnika pasów pochodzącego z tego kraju, Jakuba Jugasa. Tak, jest to drużyna z Czech, gdzie ja grałem 5 lat, także tu drużynę znam. Jest to dobra drużyna, bardzo trzyma pilku, grają w pilce, ale dzisiaj my gramy tak, abyśmy ten wygrali pierwszy mecz na obuze a przygotowali się do końca obuzu a do pierwszego meczu w Ekstraklase. No, przed dużo latami grali bardzo dobrze, wygrali český puchár. Myslím, že to je 4 leta temu, co hráli Evropskou ligu. I tam přehráli ze Sevillou, takže to je taková dobrá družina, která má vyniky. Ostatní dvě sezóny hráli taky čtyřek tabely, ale teda jsou zase gůre v tabeli, takže myslím, že to bude dobrý meč. Regeneracja zakończona, akumulatory naładowane i już za chwilę zawodnicy pasów pojawią się w hotelowym lobby, by udać się na dzisiejszy sparring. Okay. Mm. Aj pogoda. Mamy negatywne 10 do 7, okej? Okay?
Rozmawialiśmy rano, jest już po meczu, udało się wygrać. Szczęśliwy? Nie, zagraliśmy dobry mecz. Mieliśmy możliwości strzelać dalsze bramki, Sigma miała możliwości, ale dobry mecz. Ważne jest zwycięstwo a jesteśmy spokojni, że jsme wygrali a jest to pierwsze wygranie na obuze a dzisiaj jest koniec, jutro dalsza robota. No, jest zwycięstwo, dobre humory, ale nie było do końca tak spokojnie. W końcu tego meczu sporo udanych interwencji. No tak, no, ale generalnie no, sparing całkiem dobry. Cieszę się, że wyszło i udało się zagrać akurat w tej drugiej połowie na zero. Kilka sytuacji było. Też chciałem się przełamać, bo za dużo okazji do pokazania się nie miałem, a to zawsze taki sparing daje jakiś tam sygnał, więc się cieszę z tego. Cześć, wygraliśmy. Topę. Najważniejsze. Ulga w końcu, była porażka, był remis, udało się wygrać. Tak. W końcu się udało. A jeszcze jeden sparing, a ten też wygramy. Czekamy. Jest upragnione zwycięstwo, a więc musiał pojawić się także upragniony optymizm. My tymczasem wracamy do hotelu, w którym odbędziemy rozmowę na temat meczu z trenerem Jackiem Zielińskim. Przyniósł się sparing z Sigmą Lomuniec, wreszcie zakończony zwycięstwem. Na pewno to cieszy, bo każde zwycięstwo buduje i nam to było potrzebne po tym szczególnie pierwszym meczu z Hansą Rostock, później dobry mecz z Norymbergą, ale grany na remis, teraz wreszcie zwycięstwo, dwie piękne bramki Karola Knapa. Duża grupa młodzieży w tym meczu dostała szansę, szczególnie w drugiej połowie, natomiast zagraliśmy w trochę innym ustawieniu. Chcieliśmy też przećwiczyć ustawienie czwórką w obronie, w dwóch połowach, w różnych zestawach defensywnych, ale myślę, że ta gra momentami wygląda naprawdę dobrze, więc trzeba się cieszyć i teraz już pracujemy nad przygotowaniem do ostatniego meczu z Banikiem Ostrawa w piątek.
Poniedziałek to również przedostatni dzień obecności w Belek prezesa Krakowi, profesora Janusza Filipiaka. To dobry wieczór, profesorze. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Będąc tutaj, nie odpuszczał pan w zasadzie drużyny na krok. Oglądał profesor wszystkie sparingi rozgrywane przez pasy. Treningi też. Treningi też. No właśnie, zaczęło się od dosyć wstydliwej porażki, potem przyszedł remis, a dzisiaj w końcu upragniona wygrana. No i czy na szybko ma już profesor jakieś wnioski, które nasuwają się przed tą nadchodzącą rundą? No, w meczu z Hansem Rostock trener wpuścił tych naszych młodych zawodników na głęboką wodę i trochę sądziliśmy, że będzie lepiej, a tu nagle to się posypało. W ogóle młodzi zawodnicy zaistnieli, mamy trzech zawodników z CLJ-ki, to jest Śmiglewski, Tkaczuk i Kolec. To na pewno dla nich jest przydatne i oni grali w tych meczach sparingowych. Brak doświadczenia, no z tego wynika ta wpadka z Hansą Rostock, ale potem już z Norymbergą i dzisiaj z tą Sigmą Ołomuniec wyglądało to przyzwoicie, bardzo ładnie grali. Oczywiście ja ich poprosiłem, żeby wrócili do CLJ-ki, bo tam mamy kłopot, nie możemy spaść oczywiście i oni to rozumieją, tak? Ale to trochę ich pozytywnie doładowało, ten udział w meczach seniorów, przebywanie z drużyną seniorów, więc jest sporo celów treningowych, gdzie no, muszę powiedzieć, nie są takie oczywiste dla kibica Krakowi, a one zostały zrealizowane. To tylko część rozmowy z profesorem Januszem Filipiakiem, którą przeprowadziliśmy przed jego wylotem z Belek. Całość możecie obejrzeć w osobnym materiale. My tymczasem miłym akcentem żegnamy kolejny dzień przygotowań. Swoje urodziny obchodzi dzisiaj zawodnik, który nieprzerwanie reprezentuje nasz klub na boiskach Ekstraklasy już od prawie 5 lat. Kornel, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.